Czas na rozważanie słowa. Zapewne zwróciliście uwagę, jaki tekst dzisiaj żeśmy wybrali jako tekst taki wstępny. Muszę przyznać, że on mnie zainspirował do ułożenia pewnego rozważania właśnie na bazie tekstu z listu do Efezjan, gdzie apostoł Paweł zapisał: gniewajcie się. No, gdyby tylko tyle było napisane, to przyznacie, żeby to było dosyć kontrowersyjne, o wiele bardziej. Ale i to jest, to uważam, bardzo taki ciekawy tekst, nawet z tym rozszerzeniem. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. A dalej już jest napisane: niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Chciałbym dzisiaj zaproponować, abyśmy porozmawiali troszkę o uczuciach i emocjach. Ja w zasadzie nie potrafię wskazać różnicy pomiędzy uczuciami a emocjami, chyba że mi ktoś tutaj pomoże. Ja wrzuciłem to wszystko do jednego wora, czy uczucia, czy emocje. One, okazuje się, mają istotny wpływ na nasz sposób życia, na nasze działania. W zasadzie usłyszałem takie zdanie, nad którym się zatrzymałem. W zasadzie, przepraszam, przeczytałem to zdanie i to przeczytałem w duchu proroctwa, że w naszym postępowaniu kierujemy się nie rozsądkiem, ale czym? Właśnie emocjami. No i to tak jakby mnie troszkę zatrzymało, bo w zasadzie jest powiedziane, że powinniśmy tak dosyć racjonalnie postępować, prawda? No, o tym prawie dzisiaj żeśmy studiowali, a prawo to raczej do rozsądku przemawia, prawda? Jest to dla intelektu odżywka, prawda? Te wszystkie przepisy i prawa. A tutaj właśnie taka myśl właśnie, że człowiek w zasadzie kieruje się emocjami. No, trudno nam by było poślubić kogoś tylko wyłącznie kierując się rozumem. Przyznacie, prawda? No bo moglibyśmy sobie wypisać listę, nie wiem, zalet ewentualnego partnera czy cech, które on powinien spełniać. No i gdyby przypadkiem nam się udało takiego znaleźć, no ale nie byłoby tego czegoś, tak? Jakiejś przynajmniej minimalnej pozytywnej emocji. Chyba źle mówię, nawet mówiąc minimalnej, no sporej dozy pozytywnych emocji, gdy tą osobę spotykamy, to nie ma siły. Raczej cała ta lista by poszła do kosza, prawda, w przypadku danej osoby. Emocje mają istotny wpływ na nasze życie, na nasze działania. Spróbujmy wymienić emocje. Oczywiście to nie będzie cała lista pełna, prawda? Ale przykłady emocji, o których możemy mówić, że to są emocje, które kojarzymy jako pozytywne, a także druga grupa, która raczej nam się źle kojarzy. Raczej, bo to zależy oczywiście od okoliczności. A więc to, co jest takie pozytywne, przyjemne, to następujące. Radość. Jeśli jest radość, to nam się to kojarzy pozytywnie, prawda? Jeśli jesteśmy uśmiechnięci, radośni, no to jest coś dobrego. Komuś jest błogo. Odczuwa takie poczucie błogości, błogostanu, prawda? No to też jest to pozytywne. Radość, wesołość, tu też wpisałem. Radość, wesołość, podobne znaczeniowo, ale jest też pewna różnica. Ktoś jest serdeczny, prawda? I to tak właśnie ma taką postawę, gdzie też to jest związane z pewnymi emocjami, prawda? Że dla kogoś jesteśmy serdeczni, no, niekoniecznie dla wszystkich, ale
jak możemy o pewnych ludziach powiedzieć, że oni jakby z natury mają taką życzliwość, serdeczność, jakby to widać w ich oczach. Nie? Życzliwość. Jesteśmy komuś życzliwi i dobrze życzymy, prawda? To też jest bardzo pozytywna emocja. Jesteśmy współczujący. To też jest bardzo dobrze, kiedy mamy taką, mówi się, empatię, bardziej nowoczesne słowo. Nie? Potrafimy się postawić na miejscu drugiej osoby. Jesteśmy ludźmi wdzięcznymi, tak? To też jest emocja, wdzięczność. W naszym sercu jest wdzięczność za coś, co otrzymaliśmy od kogoś, jakiś upominek, prezent, czy ktoś nam zrobił jakiś dobry uczynek, pomógł nam, prawda? Czy fachowiec nam dobrze jakąś robotę wykonał. No więc jesteśmy wdzięczni za doświadczone korzyści, przyjemności, która nam sprawił druga osoba. Ciekawość. Czy to jest emocja? Tak na pograniczu troszkę, no ale powiedzmy, że ciekawy, ktoś taki dociekliwy, prawda, no to jest jakiś rodzaj emocji, temu też towarzyszy, prawda, on to musi wiedzieć, on to musi zgłębić, prawda. Ja pamiętam, było w moim życiu kiedyś takie doświadczenie związane z kostką Rubika. Ja kiedyś umiałem tą kostkę w młodości układać, no ale oczywiście zapomniałem, jak to się robi. I dzieci znowu tą kostkę chciały, żeby im ułożyć już po wielu latach. Całą noc spędziłem na tym, żeby to sobie w końcu przy pomocy internetu gdzieś mi się udało. No to było takie, właśnie przyszła taka myśl, że muszę to, prawda? To nie ma możliwości, żebym tego nie ułożył, nie zrobił. No i tak godzinka za godzinką poszłem. Także popatrzcie, właśnie może to też tak się... To chyba nie było za dobre. Ja bym powiedział, to w tym momencie to była przesada. Ale może w sprawach zbawienia warto być takim nieustępliwym. Tak, czyli stanęliśmy na tej ciekawości. No i ufność, tak? Ufność, jeśli jesteśmy ufni, zależy komu, nie? Ale ufność też jest taką, raczej pozytywnie się kojarzy, zwłaszcza jeśli w kontekście Pana Boga, prawda? Żona jest ufna mężowi, czy odwrotnie? Jedni i drugi. Chyba, że tak jak tutaj brat nam wspomniał, Zbigniew, że jak raz jeden drugiego okłamie, to już to się burzy, prawda? Albo jak jest piesek taki ufny, wesoły, a jak go ktoś skrzywdzi, to już ta ufność odchodzi, prawda? Już następnego napotkanego człowieka już z rezerwą, nie? Bo już ma jakieś doświadczenia negatywne. Ale w stosunku do Boga to wręcz jesteśmy zachęceni, żeby Mu ufać, prawda? Powierzać swoje sprawy i tak dalej. A więc popatrzcie, mamy całą grupę bardzo takich pozytywnych uczuć, emocji. No a teraz przejdźmy do tych, które nam się kojarzą właśnie jako takie negatywne emocje. O gniewie już żeśmy wspomnieli. Gniew nam się kojarzy negatywnie. Tak? Ale wiemy o tym, że Pan Bóg nieraz się gniewa. Więc to też zaraz byśmy mogli to oczywiście rozwinąć. Złość nam się zdecydowanie negatywnie kojarzy, prawda? Jak ktoś chodzi taki nabuzowany i aż kipi, bo coś mu tam, nie wiem, ktoś mu nadepnął na odcisk, prawda? Albo coś mu się nie powiodło i zejdźcie mi wszyscy z drogi, tak? A więc złość. Smutek, tak? Ktoś jest smutny. No to jest to taka emocja, uczucie, które nie pociąga do takich osoby. Chociaż czasami ktoś właśnie o współczującym sercu podejdzie do osoby smutnej i mu powie, no co jest, no uśmiechnij się. I może to być też takie jakby bardzo budujące wtedy doświadczenie. Niepokój. Odczuwamy niepokój w związku z czymś, co się spodziewamy,
Ale czasami jest też taki rodzaj niepokoju i to mi się wydaje jest świadczy o jakimś takim długofalowym stanie emocjonalnym, gdzie jesteśmy zaniepokojeni, a nie wiemy czym, tak? No, albo wiemy, ale nie mamy na to specjalnie wpływu. Żal, tak? Mamy żal do kogoś, że ktoś się do nas odniósł w sposób nie tak, jak żeśmy się spodziewali. Obojętność. Jesteśmy obojętni. Nie interesuje nas to życie, jakby już nam zbrzydło. Jest taka osoba na tym miejscu? Albo jesteśmy obojętni na problemy drugiej osoby, tak? To też to byśmy powiedzieli, jest to zdecydowanie negatywne, bo nie powinniśmy być tak całkiem obojętni. Raczej ta obojętność jest negatywna. Ja zauważyłem, że niektórzy ludzie jakby starsi się stają tacy obojętni, prawda? Bo oni już wszystko wiedzą, wszystko przeżyli i życie już ich nie cieszy, bo tak jakby mi się wydaje, że już zdają sobie sprawę, że powolutku do swego kresu dochodzą i tacy niektórzy są jakby zobojętniali. Przepraszam, że to mówię, ale tak czasami mi się wydaje, że jak rozmawiam ze starszymi ludźmi, odwiedzam ich, to czasami tak jakby już byli zobojętniali. Zniechęcenie. Coś robimy, nie wychodzi nam, no i ogarnia nas zniechęcenie. Znudzeni, ktoś jest znudzony, taki też wiesz, jakby oczekuje czegoś nowego, a tutaj ciągle taka monotonia, no i jesteśmy tą monotonią znudzeni. A ktoś jest na przykład podejrzliwy. Podejrzliwy. Też negatywnie. Nie? No jest to taki, niektórzy mają chorobliwą taką podejrzliwość, bo im się wydaje, że ktoś ich ciągle szpieguje. Nie? Ktoś ciągle ich gdzieś tam chciał okraść, prawda? Albo właśnie taki ma jakieś takie, nieraz mówimy, urojenia na tym tle. Nie? No ale taka ostrożność jak najbardziej w kontaktach. Sam Jezus mówi, nie każdemu wierzcie, nie każdemu duchowi, nie każdej nauce wierzcie, nie każdemu, kto mówi, ja jestem Mesjaszem, chodźcie za mną, wierzcie, bo jeden jest, prawda, ten w niebie. A więc ostrożność, podejrzliwość, jedno pozytywnie, drugie raczej negatywnie wzbudzi skojarzeń. Ktoś jest chciwy. No, to jest taka cecha paskudna, byśmy powiedzieli. Egoista, prawda? Tylko o sobie. Nie? Aby co byście powiedzieli o człowieku, o którym można powiedzieć, że jest okrutny. No, ja kiedyś rozmawiałem z więźniem. On przychodził na nasze spotkania biblijne, które organizowałem. No i dowiedziałem się, siedzi za morderstwo. No i że to nie tam w afekcie morderstwo, tylko po prostu to tak byśmy mogli powiedzieć zbrodnia. Nie? No i tam mi opowiadał i to tak bez emocji na ten temat mówił. Ja mówię, jak tego człowieka tam zabijałeś, to co czułeś? Nic. Tak jakby to nie było temu, towarzyszyło temu emocji. Ja bym powiedział, że to właśnie takie okrucieństwo jakby, prawda? Ktoś krzyczy, kogoś boli, a człowiek taki właśnie, może jeszcze by przyjemność w tym znalazł, prawda? Okrutny. No, nie daj nam, Panie Boże, takich ludzi, żeby ta ziemia nosiła. No, ale wiemy, że tak nieraz jest, prawda? Mówimy o sadystach, którzy znajdują przyjemność w zadawaniu bólu. Dobrze, a więc na razie mamy listę, prawda, tak żeby sobie skojarzyć emocji, które towarzyszą życiu ludzkiemu i naszym doświadczeniom w kontaktach także z innymi. Ale zatrzymajmy się na chwilę na tym gniewie, o którym mówi tekst biblijny.
z listu do Efezjan, ten motto naszego dzisiejszego rozważania. Skąd się bierze gniew? Mnie się wydaje, że gniew jest zwykle poprzedzany innymi emocjami. Na przykład jesteśmy zaskoczeni, zdumieni czyimś zachowaniem, prawda? Pojawia się zdumienie. To tak można? Jak to ten człowiek tak zrobił? Może być poprzedzony poczuciem krzywdy. Tak? Ktoś nam coś zrobił przykrego, skrzywdził nas, okradł. Ja raz byłem w sądzie, no przepraszam, więcej razy byłem, ale raz byłem w sądzie w związku z tym, że ktoś mnie skrzywdził, bo mianowicie włamał się do domu, gdzie mieszkałem. No i nie dość, że nie tyle, że mnie okradł, ale tam poniszczył tych rzeczy tak trochę bezmyślnie, prawda? No i byłem w związku z tym, że byli podejrzani, no więc gdy zeznawałem w pytano mnie, co tam się stało i tak dalej, nie? I tak zauważyłem, że sędzi zależało, żeby to umniejszyć. No, tam prawdopodobnie chodziło o to, że jeśli będzie za duża kwota, to jakby wyższa kara tych przestępców spotka, jak będzie niższa, no to tam już inny paragraf, nie? I chodziło o to, żeby to umniejszyć. Ale ja nie byłem w tym momencie zainteresowany, żeby umniejszać, prawda, ich postępek, bo dla mnie no, to była ewidentna głupota. Czyli tutaj właśnie te emocje jakby, bo jestem jakby zaangażowany w to. Tak? Ktoś mnie skrzywdził, więc pojawia się taka emocja oburzenia, prawda, poczucie krzywdy. Nie? No i teraz jeszcze właśnie tutaj może ktoś być związany współczuciem, prawda? Komuś współczujemy, kto został skrzywdzony i rodzi się w nas może złość, gniew, jak ktoś mógł tej osobie tak zrobić właśnie. A więc gniew bywa często poprzedzany innymi emocjami, zdumieniem, poczuciem krzywdy, współczuciem, no i wtedy powiedzmy, możemy zareagować właśnie takim gniewem. Nie? I spróbujmy zastanowić się, jak to było właśnie, jeśli chodzi o gniew, który może być takim ewidentnie negatywnie kojarzony. Nie? Więc na przykład rodzic odmówił dziecku danej rzeczy, o którą się dziecko do rodzica zwróciło. I dziecko się obraża, tak? Synek się obraża i mówi, to ja cię już nie lubię. Tak? Jest zagniewany, oburzony, bo nie wiem, tam nie dostał kolejnej porcji słodyczy, albo odmówiono coś mu, że nie będzie mógł tego mieć, co on by chciał, prawda, bo już ma 25 i więcej autek, a on by chciał nowe. No i jest oburzony, no bo tym razem spotyka się z odmową. Jest gniew. Nie? To jest oczywiście gniew, który, no, abyśmy powiedzieli, negatywny. Należałoby może dołożyć starań, żeby temu dziecku jakoś wytłumaczyć, prawda, umiejętnie to zrobić. Nie? Na pewno nie rozwiąże problemu, gdy mu powiemy nie, bo nie mam pieniędzy. Ale gdy spróbujemy jakoś właśnie bardziej dotrzeć do jego sposobu rozumowania, być może się uda. Nie? Niektórzy potrafią cieszyć się, i to tutaj jest mowa o radości akurat, jako radość wiemy, że to jest raczej kojarzy nam się pozytywnie, prawda, czy wesołość. Ale są całe na przykład takie programy w telewizji, można to czasami widzieć, ja nie patrzę, ale czasami tam gdzieś mi się zdarzyło przyglądnąć, jak
Jeden człowiek się przewróci, pośliznął się i ha, 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 inni się śmieją, bo to bardzo śmieszne, że ktoś się tam wywalił, prawda? Albo coś go tam przechodził, coś go uderzyło w głowę, no i ha, 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 bo to bardzo śmieszne. Nie? Czy to taka jest radość związana z oczywiście z negatywnymi generalnie naszym spojrzeniem na tego typu wesołość. To jest puste, prawda? To jest bezpodstawne, nawet byśmy mogli powiedzieć, nie? No a co byśmy powiedzieli o takim też bardzo negatywnym uczuciu zazdrości, że ktoś ma, że komuś się wiedzie, no ale z drugiej strony zazdrość też jest taka, gdzie czytamy, że sam Bóg jest zazdrosny. Pamiętacie ten tekst, który mówi, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym? Z jakiego powodu Bóg jest zazdrosny? Tak, gdy staramy się wyobrazić Boga na ludzki sposób, prawda? Czy jeszcze w postaci jakichś obrazów, prawda? To wtedy Bóg mówi, ja jestem Bogiem zazdrosnym, tego nie wolno czynić. Jak ty możesz mnie porównać z jakimś stworzeniem, prawda? Z człowiekiem, tego, który panuje nad całym uniwersum, prawda? Nawet nie ze stworzeniem, nie z człowiekiem, mam na myśli żywe, ale wręcz z jakimiś mocami takimi bezosobowymi, prawda, Boga się porównuje. No, on jest zazdrosny i nie wolno mu po prostu tej czci odbierać. Nie jest to oczywiście taka zazdrość, byśmy mogli powiedzieć, zdrowa. Nie? A co byśmy powiedzieli o zazdrości w małżeństwie? Dobre, złe? Tak. No. Znam przypadek, że kiedy żona idzie z mężem, a przypadkiem by spotkała szkolnego znajomego jeszcze ze szkoły, to nie może mu powiedzieć cześć, co słychać, bo mąż nie pozwala na tego typu zachowanie. Dobre to czy złe? Taka zazdrość, nie? No to prowadzi do zniewolenia, nie? Drugiej osoby. Nie? Ale taka zazdrość, byśmy mogli powiedzieć, zdrowa. No jak to? No kochamy się, prawda? No i mamy się na wyłączność, a ty tam coś się oglądasz, nie? No to taka zazdrość. No niby to czasami byśmy mogli powiedzieć, się uśmiechamy do siebie, nie? Ale tam jakby to nasze to uczucie takiej zazdrości pozytywnej, byśmy powiedzieli, bo związanej z tym, co do nas należy, wyłącznie do nas ma miejsce. Tak, no i tutaj ten rodzaj zazdrości, to byśmy, popatrzcie, mówimy o takich cechach, które w zależności od sytuacji mogą być na tak albo na nie. No, także tutaj te emocje w zależności też od sytuacji. A więc gniew, wesołość, zazdrość, namiętność, nawet pożądanie, to wszystko zależy od sytuacji, prawda? Możemy pożądać cudzej rzeczy, to jest niewłaściwe jak najbardziej, ale to, co do nas należy, możemy się tym cieszyć jak najbardziej. Nawet mamy w Piśmie Świętym całe księgi, które mówią, ciesz się i raduj się i wysławiaj to, co do ciebie należy. Mówimy tu też w kontekście właśnie relacji małżeńskich. No a drodzy, właśnie teraz jeszcze na chwilę gniew Jezusa. Kiedy Jezus się gniewał? No, Jezus, znajdujemy ten Boży gniew Jezusa, gdy widział zbezczeszczoną świątynię. Tak? Sprawozdanie biblijne mówi, że Jezus wtedy wpadł w taki, byśmy powiedzieli, święty gniew, wzburzenie,
wywalał to wszystko, no byśmy mogli powiedzieli zaraz, zaraz, to chyba jakiś wariat, cudzą własność rozwala, prawda, pieniądze rozsypuje, no to działa po prostu jakby zupełnie nieracjonalnie, nie? Ale w danym momencie, w danym czasie, a zwłaszcza, że to czynił ten, który, na którego czci była świątynia postawiona i który zaszczycał ją osobiście swoją obecnością, a teraz jako Mesjasz też się w niej pojawił, jako człowiek. A więc nie wolno było tego typu robić rzeczy i należy rozróżniać to co pospolite, od tego, co święte. Sam handel nie możemy powiedzieć, że był zły. Ktoś, kto sprzedawał gołąbki dla człowieka, który nie miał na ofiarę, albo ktoś, kto baranki tam przyprowadził, żeby ktoś z Galilei nie musiał baranka taskać ze sobą, to nie było złe, ale miejsce na pewno nie było właściwe. Jeszcze taka wygórowana chęć zysku, która temu towarzyszyła, prawda? A jeszcze wiemy, że w to kapłani byli zamieszani, bo oni część tych zysków pobierali, prawda? No i tym sposobem się bogacili. No i to spowodowało taki słuszny wybuch gniewu Bożego. No a pomyślmy, jak się komuś dzieje krzywda, prawda? I w nas zbiera gniew na tego krzywdzącego, nie? To jest dobre czy nie? Dobre czy nie? Jak się pogniewamy o takie wzburzenie na kogoś, kto krzywdzi drugą osobę. Tutaj mi się przypomina, wybaczcie, że mówię o sobie, ale jeśli ktoś z was by chciał, to mówcie też o swoich doświadczeniach w tych względzie tych emocji. No ale z tytułu właśnie tych emocji tutaj chciałem też się dzielić swoimi jakimiś doświadczeniami. Kiedyś miałem możliwość w takiej sytuacji się znaleźć, że oto były dwie panie, które wyprowadziły dwa psy. Jeden w kagańcu, to był chyba owczarek szkocki, coś takiego, taki smukły, wysoki piesek. A drugi taki, ja nie znam się na tych, taki krępy, silny, niższy piesek. Prawda? No i był bez kagańca. No i najpierw się te pieski zaczęły wąchać, ale w pewnym momencie ten gruby, niższy, bez kagańca zaczął tamtego gryźć. No i jak to mogło być? Nie? No, że tamten się nie miał nawet jak obronić, prawda? No a te panie jeszcze zaczęły między sobą się dogadywać, nie? I ta, która miała pieska bez kagańca, na tą, która miała psa z kagańca. No i jak ja to zobaczyłem, to już nie mogłem wytrzymać. Wyskoczyłem z auta, okrzyczałem tą panią. Właśnie jeszcze pogroziłem, że policję wezwie, jak ona będzie z tym psem chodzić bez kagańca. No ta młodsza właśnie dziewczyna nie umiała sobie jakby w tym momencie poradzić. No i tak chyba ją wybawiłem z opresji, z tej napaści. No a to było związane z tym, że się dwa pieski pogryzły. Ale takie wzburzenie właśnie, wydaje się, że wtedy odczuwałem, że to było dobre, nie? Że ten, który nie pomyślał i pieska wziął bez kakańca, jeszcze krzyczy na tą osobę, która akurat w tym momencie nie była zupełnie winna. No a więc gniew, prawda, który nieraz może nam towarzyszyć, ale to oczywiście taki przykład, byśmy mogli powiedzieć z tymi pieskami, to taki drobny, prawda, ale przecież ileż nieszczęścia na tej ziemi się dzieje i ileż tysiące, nieraz miliony ludzi cierpią z powodu tego, że ktoś ma wielkie ego i z powodu tego, że chce, nie wiem, opanować cały świat, chociaż jest śmiertelny, chociaż jest tylko prochem, no to wydaje mu się, że będzie żył wiecznie, co oczywiście każdy wie, że tak nie jest. A więc zdarza się, że te emocje, wzburzenie może być takie, byśmy mogli powiedzieć, święte. Chciałbym, drodzy, byśmy sięgnęli do Księgi Objawienia, bo na razie dosyć dużo refleksji, mało tekstów, ale chcemy to zmienić. O, i gdzieś te okulary wpadły.
Księga Objawienia, rozdział 6 to będzie. I w 6 rozdziale chciałbym, abyśmy zwrócili na 5 plagę uwagę. O niej czytamy od wersetu 9. W tym momencie oczywiście nie tłumaczymy znaczenia plag. One przedstawiają, ogólnie tylko powiem, historię ludu Bożego. No i jedna z tych plag, tak jest opisana. Pieczęci, przepraszam. Jedna z pieczęci jest opisana w ten sposób. A gdy zdjął 5 pieczęć, widziałem poniżej ołtarza duszy zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem: kiedyż, Panie, święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? Czyli dowiadujemy się, że są ludzie, których krzywda woła do Boga. Nie rozumiemy do tego oczywiście, że są jakieś istoty żywe, które leżą poniżej ołtarza, prawda, i wołają, ale rozumiemy, że doznana przez nich krzywda domaga się reakcji ze strony Boga. Tak? W zasadzie byśmy mogli powiedzieć tak, że cokolwiek się dzieje na ziemi, to jest to element wielkiego boju pomiędzy dobrem a złem. Zgodzicie się z tym, czy nie? Historię można pisać z różnej perspektywy, ale Boża perspektywa jest najlepsza, bo prawdziwa, opisująca w sposób taki właściwy to wszystko, co się dzieje na ziemi. A to jest właśnie perspektywa wielkiego boju, prawda? Bóg stworzył ziemię po to, żeby się nią cieszyć, by obdarzyć ją swoją opieką i miłością i troską, ale ktoś usiłuje to Bogu zabrać, wyrwać, prawda? No i wielki bój, prawda? W który także nasza wola jest jakby zaangażowana. To wszystko, co się na ziemi dzieje, to jest właśnie element wielkiego boju. I Biblia nas uczy, że to, co Bóg czyni, to czyni ze względu na dobro ludu, swojego ludu, ludu Bożego, prawda? Ten krzyk, który tutaj właśnie dociera do ludzi, ale przede wszystkim też Bóg go słyszy, to jest krzyk, który powoduje Boże działanie. Zerknijmy na 8 rozdział. Tam rozpoczyna się 7 trąb. Tak? I zanim te trąby zatrąbią, a trąby to są też, można powiedzieć, takie sądy Boże, które spadają na ludzi, one spadają z jednego powodu. Mianowicie z powodu tego, że modlitwy skrzywdzonych przez inne osoby ludzi docierają do Boga. I zanim trąby zatrąbią, to czytamy w 8 rozdziale następujące słowa. Czytam od wersetu 3. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę, i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga. A anioł wziął kadzielnicę, napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił ją na ziemię, i nastąpiły grzmoty, donośne błyskawica i trzęsienie ziemi. A owych 7 aniołów mających 7 trąb sposobiło się do tego, by zatrąbić. Czyli zanim sądy Boże spadną na ziemię, to mamy tą niebiańską perspektywę. Sam Pan Jezus, bo to On jest tym aniołem, który staje przed obliczem Bożym i oręduje za nimi, prawda? Ma tą kadzielnicę, to jest jego jakby sprawiedliwość, jego zasługi połączone z modlitwami świętych docierają przed oblicze Boga Ojca. I to, co jest konsekwencją, jeśli chodzi o wydarzenia na ziemi,
to ma swoją przyczynę właśnie w tych modlitwach, które docierają do Boga, czy możemy jeszcze powiedzieć, to ma swoje źródło też właśnie w Bożej sprawiedliwości i świętym wzburzeniu, gdy bezbożni bezpodstawnie krzywdzą dzieci Boże. To jest właśnie perspektywa Boża, gdy działa przeciwko tym, którzy prześladują dzieci Boże. A więc byśmy mogli powiedzieć o tym świętym gniewie, prawda, który tutaj Księga Apokalipsy nam jakby w kontekście Bożych działań przedstawia. Wróćmy, drodzy, do mam tutaj tekst jeszcze z pierwszej Mojżeszowej, 31. Otwórzmy może. Przepraszam, to jest pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział. 4. To jest oczywiście 4 rozdział pierwszej Mojżeszowej i tutaj czytamy właśnie o sytuacji, w której Kain rozmawia z Bogiem na temat Abla, prawda? I dowiadujemy się tutaj o tej rozmowie, co następuje. Mianowicie, potem rzekł Kain do brata swego Abla: wyjdźmy na pole, a gdy byli na polu, to Kain zabija swego Abla, brata, i rozmowa Boga z Kainem. Wtedy rzekł Pan do Kaina: gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział: nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego? I rzekł: cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. No, to był jakby sąd nad Kainem, który Bóg ogłosił. Ale mnie się wydaje, że w tym sądzie mógł być gniew i zapewne był gniew. Ja w tym momencie to nie wiem, jakbym zareagował, ale wydaje mi się, że gdyby tak Kain do mnie mówił, że nie wiem, co zrobiłem z bratem, a ja wiedziałem, że ja już bym wiedział, że on go zabił, no to nie wiem, jakbym miał możliwość go walnąć, no to chyba bym go walnął, że tak bezczelnie kłamie. A Pan Bóg go potraktował w sposób taki, że będą konsekwencje, będziesz tułaczem i tak dalej, ale nie mówi o tym, że jesteś potępiony, prawda? Że jesteś przeklęty w sensie ostatecznym, ale że będziesz doświadczany z tego powodu. Jest w liście do Hebrajczyków taka wypowiedź, którą Biblia niesie, że nie mści się sam, ale pozostaw swoje uczucia negatywne względem danej osoby, która wydaje ci się, że cię krzywdzi, ale pozostaw to Bożej sprawiedliwości. Prawda? Pomsta należy do Boga, mówi Pismo Święte. Pan Bóg nie będzie tylko działał emocjonalnie, prawda, ale będzie też działał w sposób sprawiedliwy, a nawet miłosierny względem tego człowieka, który wydaje się nam, że tylko zasługuje na potępienie i na gniew. Pan Bóg rezerwuje sobie w pewnych sytuacjach reakcje tylko dla siebie. Nie wiem, czy z was ktoś czytał, jak uzasadniano, jak ludzie, którzy innych posyłali na stosy, czy po prostu prześladowali, prowadzili inkwizycję, jak oni uzasadniali swoje postępowanie. Ktoś słyszał, czytał na ten temat?
To ciekawe, jak mordercy mogą uzasadniać swoje postępowanie. No więc uzasadnienie było mniej więcej takie, że w zasadzie to poprzez prześladowanie tych heretyków, jak o nich mówiono, czy tych bałwochwalców, czy jeszcze inaczej, odstępców i tak dalej, to gdy my ich prześladujemy, a nawet ich zabijamy, to tak naprawdę przysługę im spełniamy, prawda? Nie tylko tym, których uwalniamy od ich działania, ale im samym przysługę spełniamy, bo oni po prostu mniej nagrzeszą, jak my ich spalimy w piecu, czy przywiązanych do słupa. Nie będą innych zwodzić. No więc w związku z tym jest to jakby dobre działanie. Okrutne, owszem, może takie surowe, ale dobre, bo oni już nie będą więcej grzeszyć i innych zwodzić. No to mnie się wydaje, żeby trzeba było wszystkich ludzi na tej ziemi pozabijać. Oni już nie będą więcej grzeszyć. No, ale takie były rozumowania ludzi, prawda? I drodzy, co ciekawe, dzisiaj wam opowiadałem o tym księdzu w pozytywnym znaczeniu właśnie kontaktu, ale nie tak dawno miałem kontakt z księdzem, który to potwierdził. Mówi, to jest dobre działanie. I w kontekście ewentualnej przyszłości także powiedział, że to by było dobre działanie, gdyby właśnie w ten sposób postępować, bo heretycy będą mniej grzeszyli. Tak? A więc popatrzcie, jakie może być ludzkie rozumowanie właśnie. Ale z perspektywy Bożej ludzie ci oczywiście poniosą swoją karę, ale Bóg chce, o ile to jest możliwe, wszystkich ratować, którzy tylko są po prostu możliwi do ratunku. Wróćmy, drodzy, do listu do Efezjan, do tego 4 rozdziału, od którego rozpoczęliśmy zastanawianie się nad emocjami, nad tym Bożym gniewem, czy w ogóle uczuciem gniewu. List do Efezjan, rozdział 4. Chciałbym podkreślić w wersecie 26 jego drugą część. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Jeśli nawet w naszym sercu pojawiło się wzburzenie, pojawił się gniew, to w ludzkich relacjach powinniśmy dążyć do jak najszybszego rozwiązania danego problemu, danej kwestii. A jeśli to zwłaszcza dotyczy takiej sytuacji, gdzie powiedzmy my się czujemy pokrzywdzeni, ale prawdopodobnie i z naszej strony jeszcze tam coś żeśmy dołożyli, żeby skrzywdzić drugą osobę, tak jak to nieraz często się dzieje w ludzkich relacjach, to Słowo Boże zachęca nas jak najszybciej dąż do rozwiązania danego problemu. To jest Boża rada w tej właśnie kwestii. A tak, żeby nie mieć wątpliwości co do miejsca gniewu w życiu chrześcijanina, zerknijmy na nie tak odległy werset 31. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Apostoł Paweł zachęca nas, żeby te negatywne uczucia, których mamy tutaj grupkę wymienioną, prawda? Tak myśmy też wymienili już wcześniej. Nie? Między innymi wymieniony jest gniew. Nie? Usuwajcie ten gniew. Nie? Nawet jeśli ktoś coś może źle względem was robi. Nie gniewajcie się, okażcie się może tacy wyrozumiali, cierpliwi. To może być trudne. Nikt nie obiecuje, że to będzie łatwe, bo musi troszkę naszego ja umrzeć, a to nie jest łatwe umieranie. Umieranie boli, a zwłaszcza właśnie umieranie własnego ja to jest dla wielu ludzi dosyć
poważnym problemem. No i tutaj Pismo Święte mówi, że to powinno umierać. A drodzy, a dlaczego gorycz ma też nie być goryczy w naszym życiu? Ktoś jest taki pełen goryczy, zgorzkniały. Dlaczego takiego uczucia nie powinno być w naszym życiu? No, jak komuś jest źle, to się gorycz pojawia. Nie? Ale popatrzmy, gdy człowiek jest taki zgorzkniały, to on jakby samego Pana Boga o to obwinia. No bo Bóg może zmienić i zmienia ludzkie doświadczenia. I gdy my cały czas tak jesteśmy zgorzkniały, rozgoryczeni, to jakby przeciwko samemu Bogu to mówimy, bo przecież On tak często i tak pod wieloma względami obdarza nas rzeczami dobrymi, a przede wszystkim obdarzył nas naszym Panem, Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. A więc, drodzy, podsumowując dzisiejsze nasze rozważanie, możemy być wdzięczni Bogu za to, że Jego działania są związane z tym, aby naprawić i zadośćuczynić krzywdom, które dzieją się nam, o których wiemy, że ewidentnie ktoś nas skrzywdził. Bóg to o tym wszystkim wie. O Panu Jezusie mamy powiedziane, że On doświadczył wszystkiego tak, jak my żeśmy tego doświadczyli i doświadczamy. Z jednym wyjątkiem, to oczywiście wyjątek grzechu. On nas rozumie. Ten anioł, o którym żeśmy czytali, który stoi przed obliczem Bożym, to Pan Jezus, który na bazie własnych doświadczeń może współczuć nam i może na mocy swej sprawiedliwości prosić o Boże interwencje, Bożą działanie na rzecz ludu Bożego. I należy się Bogu i Jezusowi Chrystusowi za to cześć, chwała, że chociaż nie zawsze to dostrzegamy od razu, to jednak On działa na rzecz nas samych. Pamiętajmy, te negatywne uczucia, które mogą pojawić się w naszym sercu, nieraz się pewnie pojawiają. Tak naprawdę te uczucia może być nam naprawdę trudno odsunąć. Ale skoro każde przykazanie, także ta rada czy przykazanie, które Paweł do nas kieruje, niech wszelka gorycz, niech wszelki gniew, złorzeczenie będą usunięte spośród was. Bóg chce nam w tym dopomagać. On nas chce prowadzić. On chce odbierać nam te negatywne skojarzenia. Chcę powiedzieć o swoim doświadczeniu zazdrości. Odczuwałem zazdrość względem mojego kolegi w służbie, kaznodziei, który został tak wyróżniony, a moim zdaniem niekoniecznie on tak musiał być wyróżniony. Ja nie byłem w niczym gorszy, a nie byłem wyróżniony. I była zazdrość, nie? Ale wiedziałem o tym, że jedną rzecz jakby powinienem zrobić. Nie? Pogratulować mu tego wyróżnienia. I chociaż były w moim sercu różne emocje, pogratulowałem mu, złożyłem życzenia. I gdy te życzenia wypowiadałem, to tak jakby odczułem, że Pan Bóg zabiera ode mnie to negatywne uczucie. Autentycznie jakby te słowa życzenia zamieniały się w autentyczne właśnie słowa, które jakby płynęły z serca. A cała ta zazdrość, jakby Pan Bóg ją zabierał. Także to jest Boży dar. Nie? Tylko należy to robić, co do nas należy. Co Bóg nam mówi. Ja chcę z Tobą współpracować. Nie? Ja chcę, żeby Ci udzielić wsparcia. Gdy sam sobie nie dajesz rady, oto ja jestem po to, aby Ci pomóc. Ale
to jest wspólna praca. W tym wypadku akurat Bóg zaprasza nas do współpracy, aby właśnie te wszelkie złe rzeczy, które gdzieś tam gnieżdżą się w naszych sercach. A drodzy, jeszcze tak, przepraszam, już mówię, że kończę, ale jeszcze jedna myśl. Jest niezwykle ważną rzeczą, abyśmy nasze serduszka badali. Bo w tych zakamarkach, w tych różnych szufladach naszego serca może być wiele rzeczy, które potrzebują rozświetlenia lampą Ducha Świętego, żebyśmy je tam dostrzegli, że one tam są. Bo nam się wydaje, że ich nie ma, ale one tam są i potrzebują, żebyśmy sobie z tego zdali sprawę, a potem razem z Bożą pomocą się tego pozbyli i powyrzucali precz na zawsze. Niech Bóg nam w tym dopomoże.